Siemano, witam was Pajdak, a dzisiaj zagramy sobie w gierkę na SNES-a z racji serii 16-bit Mania. Zagramy kurde dzisiaj w Batman Forever. Jak ja tę grę zobaczyłem, to po prostu nie wiedziałem co on ze sobą zrobić. Wygląda tak śmiesznie, żałośnie, ale w ogóle grafikę ma ok. Tylko wygląda tak śmiesznie, że nie mogłem wytrzymać ze śmiechu i musiałem wam to zaprezentować właśnie dzisiaj. W menu mamy do wyboru standardowe opcje. Wchodzę sobie w normal game. Patrzę, a tu Batman tańcuje, ej. What the kurde fuck. Pierdzielę, na disco chcę iść. Robin kurde też party hard. Ale ja sobie wezmę Batmanika, no nie? Czekam. Tutaj mamy do wyboru jakieś tam pukawki, ale... Ale, właśnie. Nie wiem o co chodzi, to przechodzę dalej, no nie? No przed chwilą tę gierkę odkryłem, od razu postanowiłem to nagrać. Ty nie ma, wiecie o co chodzi. Później przejdzie mi faza. No i gdzieś tam sobie jedziemy. Tutaj komputerek Batmana. Bat Computer News. To jest nieistotne. Hold on, dobra, to ja się wstrzymam. Jak on mnie prosi, to ja się wstrzymam. Idziemy. Batman cały czas tylko kurde macha łapami na disco. No lejemy typa, wszystko fajnie. Batman dalej macha łapami. Dlaczego on ciągle macha łapami? W ogóle spójrzcie jak pierdzielony chodzi. Jakby dało się chodzić do tyłu, to by robił mu łoka normalnie. Ale nie da się iść do tyłu niestety. No... Aaaa! Co to ma być? Dobra, znowu się wstrzymuj. Hold on. Idzie kolejny, no kurde, nie mogę po prostu, jak to widzę, nie mogę. Tak, nic nie zrozumiałem. Ale wybuch. I w ogóle dlaczego tu jest jakiś jazzik czy coś? Z muzyki w sensie. Czy w ogóle nie buduje akcji? No dobra, i teraz co, gdzieś ma iść? Ale nie wiem gdzie. Może coś, jakaś podpowiedź? Czy nie, czy mam tu stać i czekać? Ło! Pawlinka je! O, Spider-Man! Wszyscy tu są, wszystko ładnie, pięknie. I gibię się. No, nie powiem, że jest efektywnie. Tylko co ja mam dalej zrobić? Tego już mi nie powiedzieli. I każą mi czekać. Tak wiecie, protestuję sobie wszystkie guziki. No, tu mogę się zająć. Nie widać cię, Batman, słuchaj. Hej, on szedł przez moment do tyłu. Także jak widzicie, mimo iż gra wygląda graficznie, no, graficznie wygląda całkiem zacnie, to jednak growo nie prezentuje się jakoś za specjalnie. Batman, pójdź do tyłu kawaj, bo po prostu to, no gdzie? No patrzcie, jak się fajnie łapie tutaj krawędzi, ale jakbyś zysko... Okej, rozwaliłem kawałek ściany. Jestem hardkorem. Nie mam pytań co do tej gry. Kurde, to jest... Co, może coś jeszcze da się tu rozwalić? Dlaczego ja rozwaliłem kawałek ściany? Skopa. Dlaczego ta ściana wybuchła? Także rozumiecie, nawet nie da się dalej przejść w żaden możliwy sposób, wciskając wszystkie guziki. On nic nie chce zrobić.
Mogę jedynie poczekać. Także wiedzcie, że jeżeli... Nie, tam się musi dać wejść jakoś na górę. To wiedzcie, że jeżeli kiedyś będziecie mieli możliwość zagrać w Batmana Forever, nigdy, przenigdy tego nie róbcie. Gorąco nie polecam. Mówił Pajdak. Trzymajcie się, cześć.